Motorola Maciek jest menadżerem, a liderem, który co ciekawe traktuje swoich pracowników jak artystów. Traktując ich jak artystów, pracuje tak, żeby stworzyć im takie środowisko, w którym rzeczywiście ich kreatywność i efektywność będzie jak najlepsza i też będą mieli radość z tego, co robią. I teraz tak, dzisiejszy temat wpisuje się mocno też w temat transformacji. W czasie transformacji zwinnej, tak jak już też mówiła wcześniej Ewa, bardzo często spotykamy się z sytuacjami, które są trudne i bardzo często liderom, menadżerom, scrum masterom, też w innych rolach, przydaje się charyzma, przydaje się odwaga. I o tym właśnie dzisiaj opowie nam Maciek. Dobra, jakoś udało mi się wejść i nie spać. Słuchajcie, w ogóle dziękuję Michał, że pominąłeś jakieś pikantne szczegóły typu, wiesz, z mojego tam życia, bo różowe futerko na monitorze, bo to mogło być interesujące. Także dzięki za przedstawienie. Zaczniemy tak ciekawie, myślę, muszę zejść. Dobra, i podstawowe pytanie. Ktoś kojarzy, co to było? No właśnie, to był taki krótki test na to, jakie pokolenie tu mam. Więc jak ludzie kojarzą, co to jest, to znaczy, że oglądali Modę na sukces. Po angielsku Bold and Beautiful. I dzisiaj właśnie będzie troszkę o byciu bold, troszeczkę mniej o byciu beautiful, chociaż to się czasami przydaje. Prezentacja będzie po polsku i jest ku temu bardzo ważny powód. Nie dlatego, że jestem leniwy albo że mi się nie chce, ale tak naprawdę bycie bold jest bardzo mocno wpisane w takie DNA kultury zachodniej i tak naprawdę w ich system edukacji oraz to, w jaki sposób dojrzewają i tak naprawdę dorastają. My tego niestety nie mamy. I zaraz wyjaśnię tak naprawdę, czym jest bold, ale powiem wam taką historię. W tamtym tygodniu, nie, dwa tygodnie temu. Dwa tygodnie temu miałem taką sytuację, gdzie moi liderzy agile'owi, scrum masterowie, product ownerzy, a kilku menadżerów, mieli dosyć ważki, nazwijmy to problem, do obgadania z jednym z release managerów. Jak wiecie, struktura korporacyjna, nie mamy samych ról agile'owych, są także menadżerowie, jacyś release managerowie, no i oczywiście trzeba byłoby z nim obgadać pewne sprawy. I byłem dumny ze swojego zespołu, bo tak naprawdę przygotowali się dosyć fajnie, zrobili sobie takie, powiedzmy, preplanningi, spotkania, na których ustalili, jaka będzie agenda tego spotkania, bla, 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 wszystko było przygotowane. I najfajniejsze było to, co wyszło na spotkaniu. Znaczy najfajniejsze, może to nie będzie najfajniejsze, ale usiedliśmy do spotkania, wdzwonił się oczywiście ten release manager i zapadła taka niezręczna cisza. Ponieważ wiedziałem, że oni byli przygotowani, no to zagaiłem w jakiś sposób. No, wyszło w takim miarę smotok. No i w którymś momencie oczywiście przerywam, no bo to nie ja jestem głównym beneficjentem tego spotkania i oczywiście znów jest cisza. I tak naprawdę wyszedłem z tego spotkania, później ktoś się odezwał, jakoś tak to poszło. Generalnie spotkanie było fatalne, w ogóle nie wyszło. I po spotkaniu zacząłem się zastanawiać tak naprawdę, czego brakło. I jedną z rzeczy tak naprawdę, którą obserwuję, i to jest to, co obserwuję nie tylko przy projektach agile'owych, ale także i projektach waterfallowych, to jest właśnie to, że brakuje takiego boldness, brakuje bycia bold. I zaraz wam powiem, co to jest. Ale to spotkanie dokładnie to pokazało, że tego nam właśnie brakuje. I bold tak naprawdę to jest postawa. To jest po prostu postawa. Postawa, która charakteryzuje się odwagą, która charakteryzuje się w jakiś sposób pewnością siebie, która charakteryzuje się odpowiedzialnością za to, co robimy oraz za to, co robią nasi koledzy w zależności od roli. Oraz ta postawa charakteryzuje się umiejętnością zarządzania ryzykiem, identyfikowania tego ryzyka. Także charyzmą, o czym powiedziała trochę Ania. I teraz słuchając tego, o czym tutaj koledzy mówili wczoraj i dzisiaj, jakikolwiek framework nie zastosujemy i moje doświadczenia, mam ich 15 już lat doświadczenia, zarówno jako inżynier, jak i ten człowiek po tej złej stronie mocy, czyli menadżer, a pokazuje, że tak naprawdę bycie, jakikolwiek framework użyjemy, w jakikolwiek sposób nie podejdziemy tak naprawdę do swoich projektów, to tak naprawdę jeżeli zabraknie tego czynnika, to moim zdaniem jest to kluczowy faktor do tego, żeby móc w ogóle mówić o transformacji. I zacząłem się zastanawiać tak naprawdę, czy bardzo podobnie jak z leadershipem, czy też przywództwem, czy tak naprawdę to trzeba mieć wrodzone, czy tego można się nauczyć,
Oczywiście jak zawsze są dwie teorie. I ja doszedłem ze swojego doświadczenia do tego, że tak naprawdę można się tego nauczyć. I dzisiaj właśnie chciałem o tym wam opowiedzieć, jakie rzeczy muszą być spełnione, żeby tak naprawdę być bold. I teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli, oczywiście bycie bold to nie jest zakładanie skrzydeł na plecy i husaria i na Berlin, bo to zupełnie nie o to chodzi. To nie jest walka o Częstochowę i w ogóle za nicę, tylko to jest właśnie odpowiednia postawa. Pierwszą z tych rzeczy, która jest potrzebna, i może wezmę sobie tutaj do pisania, tak naprawdę, która jest potrzebna, to jest proaktywność. Wiem, że bas grze, ale mam nadzieję, że się to czytacie. Proaktywność. I ileż to razy nie wiem jak wy, ale ja się spotkałem z sytuacją, gdzie mamy sprint, mamy planowanie, jest jakiś product owner, zespół zaczyna pracować nad rzeczami ze sprintu, niby priorytety są ustalone, ale zespół się nudzi, bo nie są to rzeczy jakieś tam specjalnie sexy, nie są to rzeczy też fascynujące, na przykład jakaś defekciarnia, musimy to posprzątać, ale tak naprawdę ani Scrum Master, ani nikt z członków zespołu nie mówi o tym. Nie przyjdzie do product ownera, nie podejdzie i nie powie, słuchaj, może byśmy w przyszłym sprincie zaplanowali coś lżejszego albo coś, co dałoby nam radochę. Bardzo rzadko tak naprawdę ktokolwiek przychodzi i mówi o tym. Albo jeszcze inna rzecz, to bardziej dotyczy też strefy wpływów. Często mamy tak, że 15-letni projekt, produkt, czasami grupa produktów i tak naprawdę znów defekciarnia. I inżynierowie nawet mają pomysły. Nawet mają pomysły na jakieś usprawnienia, ale oczywiście oczekujemy, że architektura już oczywiście jest bardzo przestarzała, trzeba byłoby ją zmieniać, tak? I tak naprawdę chcielibyśmy to wszystko zrobić, najczęściej z tym się spotykam, dosłownie tak, w ciągu miesiąca. Wiadomo, że się nie da. I bardzo często jest tak, że ludzie działają, nie działają właśnie proaktywnie, żeby drobnymi kroczkami iść na przykład ku zmianie tej architektury albo chociażby doprowadzić do tego, żeby ta praca była bardziej sensowna i bardziej miła dla inżynierów. Brakuje takiej proaktywności. To jest jedna z rzeczy. I też dosyć fajna rzecz, którą zaobserwowałem tak naprawdę, to co ludzie robią tak naprawdę zamiast bycia bold. Myślę, że może zanim wpadłem do tego, to powinienem o tym wspomnieć, ale wspomnę teraz. Ja zauważyłem, że tak naprawdę ludzie zakładają maski. I to dzisiaj też tutaj trochę o tym było. I wczoraj, na przykład próbują satysfakcjonować tego stakeholdera, czy też product ownera. Tak naprawdę nie mówiąc mu o pewnych rzeczach, myśląc, interpretując, że być może sprawią mu przykrość, albo nie wiem, będzie krzyczał, czy cokolwiek. Z drugiej strony jesteśmy dorosłymi ludźmi i jakoś tak, tak mi się przynajmniej wydaje, i jakoś tak strasznie mi mierzi, jak ktoś się boi, że ktoś będzie krzyczał. No z drugiej strony może sobie krzyczeć, tak? Czemu nie? Ale z drugiej strony znów brak tej transparencji, brak otwartości, to są maski, które zakładamy, tak? Bardzo często zakładamy maski też poprzez pewne triki, tak? Obniżanie głosu, stosowanie pauz, odpowiednie akcentowanie, wypowiedzi, tak? Mowa ciała, strasznie pewna. To jest to, co robimy tak naprawdę, tak? Ale znów, to są oczywiście pewne maski. Z byciem bold tak naprawdę, z tego co zauważyłem, to jest tak, że to triki działają i to jest wszystko fajne, możemy się trików nauczyć i to będzie wszystko fajnie hulało, ale tak naprawdę bycie bold to jest postawa, którą się ma cały czas, albo jej się nie ma w ogóle. To bycie bold można zastosować też nie tylko w pracy, ale też w domu. Ale wracając do tego, proaktywność. Druga rzecz, która jest moim zdaniem niezwykle istotna, to jest wizja tego, co chcemy zrobić. Tak naprawdę wizja końca. I ileż to razy, przynajmniej z mojej praktyki, jest tak, że zaczynamy sprint, mamy planowanie, product owner coś nam wrzuci, mamy backlog, zarobiście, robimy, ale tak naprawdę nikt się nie zastanawia, po co, dlaczego ten feature. Wielokrotnie miałem do czynienia z sytuacją, gdzie wpadamy na jakieś review i tak naprawdę product owner zadowolony, klaska, wszystko żeśmy wykonali, rzeczy, których nie wykonaliśmy, były niespecjalnie ważne, ale jakiś inny stakeholder się odzywa, że tak naprawdę klient to potrzebuje tego czy tamtego. Tą sytuację, którą mam tak naprawdę na co dzień. I z drugiej strony nieposiadanie tej wizji, można powiedzieć, dobrze, to product owner nie miał wizji. Tylko tak naprawdę problem polega na tym, że a ktoś zapytał, jaka jest wizja? I wracamy do punktu pierwszego, proaktywność. Anybody? Najczęściej nikt, tak? Product owner coś tam wrzucił. To się dzieje tak naprawdę nagminnie. Trzecia rzecz. Może ja to wezmę do ręki, co? Trzecia rzecz tak naprawdę. Myślę, że to będzie w miarę oczywiste, ale z reguły tak jest. Priorytety.
wiem, że bardzo. Priorytety, czyli tak naprawdę róbmy to, co najważniejsze. Kilka tygodni temu nawet zakończyliśmy sprint i oczywiście cały backlog, który mieliśmy w sprincie, był takiej samej ważności. Oczywiście używamy jakiegoś toola, Jira, Azure DevOps, to jest tak naprawdę mało ważne. I wszystkie feature'y, wszystkie backlogi, które tam mieliśmy, wszystkie user story, jak żeśmy je tak naprawdę później popatrzyli na to, że tak powiem, z daleka, mówiąc nieładnie, to okazało się, że one miały ten sam priorytet. No i tak naprawdę co się stało? No oczywiście inżynierowie zaczęli robić dokładnie to, co im się podobało, to, co było dla nich fajniejsze. I mieliśmy jasnych priorytetów. Finał możecie łatwo przewidzieć. Tak naprawdę okazało się, że nie dostarczyliśmy tego, co było najważniejsze. I teraz oczywiście znów ktoś mógłby powiedzieć, no dobra, ale skoro product owner nie wrzucił, jeżeli był product owner, akurat tam był, ale skoro nie określił priorytetów i wszystko było równie ważne, no to skąd ci biedni deweloperzy mieli wiedzieć tak naprawdę, co jest ważne? Patrz, punkt pierwszy. A zapytali? A mieli wizję tego, co trzeba zrobić? No najczęściej właśnie nie. A cały czas obracamy się w kontekście bycia bold. I tak naprawdę bycie bold to nie tylko do liderów, ale także do pracowników, do każdego z nas. Wystarczy, żeby jedna osoba czasami zadała te pytania. Czwarta rzecz, którą zaobserwowałem. Ona jest dosyć fajna, bo tak naprawdę bardzo często ludzie o tym mówią, rzadko to realizują. I za chwilę podam wam fajny przykład sprzed kilku tygodni, który miałem w zespole. To jest tak naprawdę win-win. Czyli tak naprawdę myśl w kategoriach wygrana. I kilka tygodni mieliśmy taką sytuację, gdzie jeden z moich zespołów pracował nad takim API. API miało połączyć tak naprawdę dwa komponenty. I oczywiście mamy product ownera, backlog był zdefiniowany, akurat były też priorytety, wiedzieliśmy po co to robimy, wszystko było ekstra. No i oczywiście inżynierowie implementowali, mieliśmy tam problemy techniczne jak zawsze, udało im się rozwiązać. Finalnie na sprint review pokazujemy oczywiście działające API, przetestowane z super symulatorami, które żeśmy sobie sami napisali, all unit testowane, po prostu baja bongo, product owner zadowolony, oklaski. No idziemy na produkcję. Tak się niestety stało, że niestety albo niestety, że działamy w cloudzie, więc jak poszliśmy na produkcję, to okazało się po weekendzie, że koledzy, którzy siedzieli, by the way, na tym samym piętrze, obok nas, to był zespół, który co najlepsze jest też pod moją superwizją. I po weekendzie nagle się okazało, że mamy 404 error, telefony się rozdzwoniły, bo generalnie produkt nie działa. To z tego, że napisaliśmy API, ale no niestety nie działa. Co się stało finalnie? No nikt nie zadał sobie trudu. I patrzcie, pierwsze punkty. Żeby pójść do tego zespołu i się zapytać, czy przede wszystkim rozumieją to API, jak stoją z implementacją tego API, implementacją tego, co my dostarczyliśmy, a tego, co oni potrzebują. A czy tak naprawdę wiedzą, po co my to piszemy? No i czy mają odpowiednie priorytety? Oczywiście okazało się, że też nie, bo integrację API zostawili sobie na sam koniec, praktycznie na ostatni dzień, tak? I piąta rzecz, która myślę, że to spina w jakiś sposób, dzisiaj też było o tym mówione, to jest tak naprawdę najpierw postarajmy się zrozumieć, a dopiero potem być zrozumianym. Ja to napiszę. Bosko. Przypominam sobie rozmowę autentycznie kilka tygodni temu, może miesiąc, może półtora. Taka rozmowa między product ownerem a Scrum Masterem. Scrum Master po planowaniu wpada do product ownera. No i zaczyna się litania. Słuchaj, tak, zaplanowaliśmy te feature'y. Super, mamy wszystkie backlogi zdefiniowane, ale to jest po prostu przeładowane. Nie damy tego rady zrobić. A będziemy musieli prawdopodobnie coś wyrzucić. Ja wiem, co chcesz powiedzieć, absolutnie nic nie będziemy ścinać, nie ma bolca. Żadnych unit testów nie będziemy ścinać, żadnej takiej opcji, nie ma nawet mowy o tym. Oczywiście produkt mówi, no dobra, słuchaj, dzięki, ale wiesz co, rozmawiałem o priorytetach. Nie ma priorytetów, to wszystko będzie u ciebie najważniejsze, tak? Zawsze jest najważniejsze, nic nawet nie prosi o zmianę priorytetów, nie będzie żadnego ścinania, nic z takich rzeczy. No i produkt próbuje tam oczywiście wcisnąć, nie? Mówi, no ale słuchaj, rozmawiałem właśnie z PDM-ami,
nieważne co rozmawiałeś, nie zrobimy tego, nie będziemy ścinać, w poprzednim sprincie to zrobiliśmy, feature X, widziałeś co z tego wyszło, tak? Ty byłeś niezadowolony, ludzie byli niezadowoleni, włożyli kupę pracy, a tak naprawdę finalnie okazało się, że nie dostarczyliśmy tego co chciałeś, a nie będziemy ścinać. No i w końcu jak product owner w jakiś sposób doprowadził, ta rozmowa trwała, ja tutaj to skracam, nie? Ale ta rozmowa trwała kilka ładnych minut, jak w końcu Scrum Master się zapowietrzył, to produkt owner znalazł moment, że mógł się wcisnąć ze swoją myślą i powiedział, no właśnie, wiesz, rozmawiałem z PDM-ami, z biznesem, ponieważ już wcześniej mówiliście mi o tym, że te feature prawdopodobnie po prostu się nie zmieści, to po rozmowie z biznesem doszliśmy do wniosku, że na ten kwartał go po prostu nie dostarczymy. To jest za duże ryzyko, że się nie zmieści, że go po prostu nie zrobicie, tak? A zrozum, żeby być zrozumianym. Inna historia to też z jednego z poprzednich projektów, i to pewnie też kojarzycie, znów jakiś release manager, jakaś tajemnicza osoba, która gdzieś tam się pojawia w świecie agile'owym. Używamy Jira, Azure DevOpsa, czego tamkolwiek. Nagle się okazuje, że ta osoba wymaga wypełnienia pola X, jakąś liczbą, albo cyfrą, literą, czymkolwiek, może rysunkiem. No i oczywiście zespół kwinkoli, zespół oczywiście narzeka, po co my to wypełniamy, Scrum Master przychodzi albo musicie. No i tak naprawdę znów, idąc od początku, tak? Nikt nie zapytał, a po co mu to potrzebne, tak? Nikt nie wiedział tak naprawdę, a dlaczego mu to potrzebne. Nic nie wiedział, jakie są priorytety tego wypełniania i tak naprawdę nikt z nim w ogóle nawet nie porozmawiał, tak? Finalnie okazało się, że on tego potrzebuje do jakichś swoich metryk, które tak naprawdę dla development teamu w ogóle nie były ważne. I okazało się, że my możemy dostarczyć tą samą informację w inny sposób, nie musimy nic wypełniać. No ale oczywiście wiedzieliśmy lepiej. I najlepsze, słuchajcie, jest to, że z mojego doświadczenia to wygląda jak takich parę prostych rzeczy, ale z mojego doświadczenia okazuje się, że jak to wszystko sobie wypełnimy, to rodzi się coś, co nazwałbym zaufaniem, bo tak naprawdę nasza pozycja i nasza postawa budzi zaufanie u innych, budzi zaufanie u stakeholderów, rodzi się też zaufanie tak naprawdę do nas jako do osoby i rodzi się to bycie bold. A tylko trzeba konsekwentnie stosować oczywiście te zasady, które tak naprawdę wydają się oczywiste i bardzo proste, ale bardzo ciężko je zastosować. Patrz, spotkania, o którym wam opowiadałem na końcu. Ci ludzie naprawdę, jakbyście z nimi usiedli, to byście powiedzieli, że hej, to są fajni liderzy, doświadczeni. To nie były jakieś świeżaki. A tak naprawdę w takiej krytycznej sytuacji, nawet nie krytycznej, przecież tam się nic nie stało, chodziło o zwykłą rozmowę. Zabrakło tego czegoś. Zabrakło bycia bold. I jeszcze jedna rzecz, to też zauważyłem. Bycie bold nie jest proste. Bycie bold, może są proste zasady. Bycie bold kosztuje bardzo dużo energii. A bo z drugiej strony, jak sobie wyobrazicie tak naprawdę, że codziennie spotykacie się z ludźmi, którzy mają inną ocenę sytuacji niż wy, którzy inaczej interpretują rzeczywistość, jak wyobrazicie sobie spotkania, na których musicie w jakiś sposób tłumaczyć się z zachowania innych, względnie z wyników innych ludzi, to jest strasznie stresogenne, to kosztuje effort. I zaobserwowałem, że, o przepraszam, wysiłek. I zaobserwowałem, że tak naprawdę bardzo ważne jest, żeby odpocząć. I też na to zwróciłem uwagę, że bardzo często menadżerowie, ja sam kiedyś, mylnie interpretują tak naprawdę odpoczynek, takie typowe po kowejowskiemu ostrzenie piły. Ludzie nieraz wychodzą do kuchni, ludzie nieraz wychodzą sobie na fajkę na zewnątrz, a czasami oglądają sobie coś na YouTubie. I z moich obserwacji tak naprawdę oni ostrzą piłę. A bardzo często my to ostrzenie piły, mówiąc kolokwialnie, uwalamy tylko dlatego, bo nam się wydaje, że oni wtedy nie pracują. A tak naprawdę może oni ostrzą piłę. I tak naprawdę ostrzenie piły nie tylko dotyczy inżynierów, ale dotyczy też właśnie menadżerów, szczególnie czy też liderów agile'owych, szczególnie właśnie tych, którzy mierzą się z tym problemem i chcą być bold. Więc zaplanujmy jakieś slack time'y, wrzućmy jakieś innovation sprinty tak naprawdę. I znów, jeżeli zrobimy to proaktywnie, z wizją końca, ustalimy odpowiednie priorytety, tychże oto innowacji, zadbamy o to, żeby było win-win, czyli nie na przykład jakaś innowacja, która tylko nam się podoba, fajna technologia, ale która da też coś biznesowi. No i postaramy się tak naprawdę najpierw zrozumieć innych, a dopiero później być zrozumianym. To jest duża szansa na to, że będziemy bold. Zostawiam was tą myślą tak naprawdę. Życzę sobie, żeby więcej osób było bold, żebyście wszyscy byli bold. Jak jeszcze ktoś nie skumał tak naprawdę czym jest bold, to tak naprawdę próbowałem znaleźć polski odpowiednik.
ciężko było mi go znaleźć, ale tak naprawdę trzeba mieć jaja. I to jest właśnie to, czego życzę sobie i życzę innym, żebyście w pracy tak naprawdę i we wszelkich sytuacjach, z którymi się borykacie, byli po prostu bold. Dziękuję wam pięknie. Na pytania. Jak pytania? Maćku, ja nie wiem, czy ja przeoczyłem, ale czy bold to jest jakiś skrót? Jak to, co to jest? Raz, dwa, jestem. A pracowałeś kiedyś w Wordzie? Tak. Poboldzałeś literki? Czyli wygrubienie, tak? Tak, to byłeś bold. A, dobra, dziękuję. Dokładnie tak, to byłeś bold. Jeszcze coś? Ktoś? No założyłem już mikrofon, nie? Jest jakiś specjalny powód, dlaczego szósteczkę pominąłeś? Jeszcze raz? Jest jakiś specjalny powód, dlaczego szósteczkę pominąłeś? Synergię? Synergia to jest właśnie to, o czym mówiłem, kiedy łączymy te wszystkie rzeczy. Filip zaspał. No ale w zrozumieniu, że pracując razem możemy więcej osiągnąć pracując osobno. Tak? Ale to... Nie, bardziej chodzi o to, że jak połączymy te wszystkie tak naprawdę rzeczy razem i nie będziemy stosowali ich wybiórczo, bo bardzo łatwo jest wybrać sobie jedną rzecz, na przykład, nie wiem, tylko priorytety albo win-win i na tym się skupić, tak? I chodzi o to, że tak naprawdę z moich obserwacji, to jest bardzo w ogóle zbliżone do takiego typowych zasad skutecznego działania Covey'a tak naprawdę, tak? Ale jeżeli faktycznie nie będziemy mieli balansu pomiędzy tymi rzeczami, czyli skupimy się tylko, nie wiem, na trójce albo na czwórce, to nie wyjdzie. I tak naprawdę synergia się pojawia dopiero wtedy, kiedy jesteśmy w stanie tak naprawdę użyć wszystkich tych rzeczy na równi. Nie we wszystkich będziemy dobrze, to prawda, ale z drugiej strony, jeżeli będziemy do tego odpowiednio podchodzić, no to się da. I ta synergia, która się pojawia, ale ona też nie musi się pojawić, tak? To jak się nie pojawi, trudno, przeżyjemy, tak? Ale ważne, żebyśmy byli bold. Czyli mieli co? Już się nauczyli. Co jeszcze? Michał na pewno chce coś powiedzieć. Ostatnia szansa na pytanie. Dawaj, o Jezu, to tego się obawiałem. Ja usiądę. Okej, to ja mam takie pytanie. Te rzeczy, które tu przedstawiałeś i wymieniałeś, są super i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że żeby to w ogóle zaistniało, to musi być odpowiednie środowisko, gdzie ludzie czują, że mogą sobie na to pozwolić. Moje pytanie, nie wiem, czy da się na to krótko odpowiedzieć, ale co zrobić, żeby takie środowisko stworzyć, żeby ludzie wiedzieli, że mogą być proaktywni, że mogą po prostu, wiesz, dyskutować o różnych rzeczach, wychodzić ze swoimi pomysłami i tak dalej. Bardzo dobre pytanie i jest bardzo prosta odpowiedź. Jeżeli chcecie mieć do tego środowisko, to uwaga, zaskoczę wszystkich. Czekajcie, żebym nie spadł, to sobie je proaktywnie stwórz sama. Nikt nie stworzy ci środowiska. Jeżeli chcesz mieć środowisko do tego, żeby być bold, to sobie musisz je stworzyć sama. I właśnie na tym polega problem z byciem bold, że oglądamy się tak naprawdę na innych w jakiś sposób, to niech mi ktoś stworzy środowisko, może będę miał takiego lidera, który mi da więcej miejsca, Tak. Jak jesteś proaktywny, proaktywna, to sobie stworzysz to środowisko do tego, żeby być bold i żeby móc realizować te wszystkie rzeczy. I na tym polega właśnie ta trudność, że oglądamy się po prostu na innych. Nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie, wierzę, że tak. Szachmat. O, Janek jest, dobry. Ja mam pytanie nawiązujące trochę do tego, o co spytała Magda. Jak myślisz, co tak naprawdę ludzi hamuje i blokuje przed tą proaktywnością? Co ich najbardziej może tak jakby przytłaczać od tego? Bo tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, to jest bardzo proste. Wszyscy chcemy być proaktywni. Każdy z nas jest tutaj jak mniej lub bardziej liderem, czy czegoś się, czymś się chce się wyróżnić, więc ta proaktywność powinna być we krwi każdego powiedzmy lidera, każdego, kto chce być liderem, a mimo wszystko... Coś najbardziej w jakiś sposób musi ich hamować. Masz pomysł, co jest tym takim czymś najgorszym, największym symptomem tego? Wiesz co, powiem tak, Janek. Mam na imię Maciej, na szczęście nie wróżbita Maciej, więc nie wiem. Tak naprawdę nie wiem i nie będę odpowiadał za innych. Wydaje mi się,
że to jest to, co powiedziałem na samym początku. Zachodnie kultury poprzez to, w jaki sposób dzieci już są wychowywane, w jaki sposób mają stworzony model edukacji tak naprawdę, gdzie pojawia się inteligencja emocjonalna, gdzie pojawiają się na przykład właśnie rozmowy o emocjach, to jest to, co było na poprzednim wykładzie, gdzie tak naprawdę ci ludzie są świadomi chociażby też swoich emocji i wiedzą, że można je nazywać i używać. To są wszystko pewne podwaliny do tego, żeby właśnie móc być proaktywnym, żeby móc zapanować nad swoim strachem na przykład. Jedną z rzeczy, która może tam się pojawić, jest strach albo wstyd, tak? Jeżeli jesteśmy w stanie nad tym zapanować, dostrzegamy to, to tak naprawdę możemy podjąć decyzję, bo to jest kwestia decyzji, tak? Podejmuję decyzję, czy ja chcę się dalej bać, czy ja chcę się dalej wstydzić, czy ja stwierdzę nie. Tak naprawdę pokonam to w jakiś sposób, tak? Mogę się dalej wstydzić, ale mogę to uczucie tak naprawdę nad nim zapanować, ale jeżeli nie mam bazy do tego i podwalin, żeby umieć robić takie rzeczy, tego też się trzeba nauczyć, nie rodzimy się z tym, no to nie ma bolca, żebyśmy później byli w stanie być proaktywni. I to jest to, co właśnie zachodnie kultury mają w DNA. Dlaczego w DNA? Bo ich po prostu się tak wychowuje, tak? Ja nie mówię, że system edukacji zachodniej jest bardzo dobry, to jest oddzielny temat na oddzielną dyskusję i nie zadawajcie o to pytań, ale generalnie chociażby to, co obserwuję, to właśnie to. Więc to może być jedna z rzeczy, której my później mając lat 20 parę, wychodząc ze studiów, nigdzie się tego nie uczy tak naprawdę. Nigdy nikt nam nie mówi o emocjach, nigdy nie mówi nikt o inteligencji emocjonalnej chociażby, tak? Która w sumie już jest dowiedzona tak naprawdę, że jest dużo ważniejsza niż zwykłe IQ, tak? Więc to jest to myślę. Dokładnie, druga rzecz, tam jest pytanie, ale jeszcze tylko skomentuję. Druga rzecz jest taka, że zobaczcie, co się dzieje w naszej kulturze. Generalnie nie wiem, jak u was w szkole, dlatego puściłem modę na sukces i wiem, że u was w szkole było też podobnie, bo skoro wszyscy wiedzieli, czym jest moda na sukces, to pewnie mieliście podobnie. Zobaczcie, czym się kończyła proaktywność w szkole, tak? Z reguły byłeś nazywany albo kujonem, albo kimś tam, kto się podlizuje. Bardzo rzadko było tak, że proaktywność była dobrze widziana. Oczywiście są wyjątki i są szkoły, gdzie to było dobrze widziane, ale z reguły tak naprawdę jednak tak typowa taka wschodnia kultura to jest równaj w dół, a nie do góry. True. Ja bardziej komentarz niż pytanie. W ogóle dzięki za prezentację, bo bardzo fajnie oddaje ludzie i interakcje ponad procesy i narzędzia, że w tym wszystkim ludzie i interakcje są bardzo ważni. Natomiast pytając o to, jak wzbudzić proaktywność, myślę, że to jest kwintesencja bycia servant liderem, w jaki sposób pobudzać zespół do brania większej odpowiedzialności, jakby pokazywania zespołowi, że jestem tu po to, żeby wam pomóc przeskakiwać pewne przeszkody, ale nie zawsze, jakby w pewnym momencie zacząć luzować tą przestrzeń, gdzie ja zawsze pomagałem, a zacząć pokazywać, że tak naprawdę wy możecie też wziąć odpowiedzialność za te rzeczy, w których do tej pory mogliście na mnie liczyć, bo to jest chyba jakby takie stworzenie przestrzeni, gdzie zespół widzi sprawczość nawet na poziomie takiego codziennego działania, że jakby Scrum Master nie jest po to, żeby zamawiać obiad, tylko jest po to, żeby, nie wiem, może przynieść 10 numerów i powiedzieć, skąd obiad przyjdzie dzisiaj najszybciej, a czasami Scrum Master jest sprowadzany do tego, żeby zamawiać obiad i przynieść kawę. To prawda, zgodzę się z tobą. Z drugiej strony tak naprawdę, żeby zacząć roztaczać się i budować środowisko tak naprawdę dla innych, musisz to środowisko zbudować dla siebie, tak? Więc tak naprawdę, jeżeli nie nauczysz innych bycia servant liderem, jakkolwiek to zabrzmi, jeżeli sam tak naprawdę nie umiesz tego robić, tak? Więc to jest jak gdyby... Co jeszcze? Znaczy, odnosząc się do tego, bo ja byłem w tym miejscu kiedyś, gdzie... Tutaj? Stałeś tu? W tamtej sali wczoraj. Natomiast byłem w organizacji w tym miejscu, gdzie bardzo dużo problemów na poziomie organizacji definiowałem, chodziłem, narzekałem, że nic się nie dzieje, a widziałem tak dużo dookoła, a w pewnym momencie stwierdziłem, że okej, jestem Scrum Masterem, jesteśmy w organizacji zwinnej, która jakby stawia na samoorganizację, więc po prostu zamiast definiować te rzeczy, to zacznę próbować je samemu rozwiązywać. I okazywało się, że nie musiałem mieć jakby potwierdzenia zarządu, czy zgody zarządu, czy iluś tam szczebli menadżerów, żeby zacząć rozwiązywać problemy pracowników na poziomie takim na daily basis, tak? Więc zgadzam się z tym, że proaktywność zaczyna się od nas. Okay.
Tania, musimy kończyć. Jest. A ja to mocno piłuję. To ja się tak, ja bym się odniósł do tego, co mówiłeś o tej amerykańskiej kulturze i tego, co mówiłeś, Marcin. Tak, ja bym nie idealizował tej zachodniej kultury w kontekście tego bycia Boltem. Z mojej perspektywy i doświadczenia faktycznie liderzy tam no nie boją się jakby odzywać, podejmować inicjatywę. Zastanawiam się, trochę nawiązując do posiadania jaj i wielkości tych jaj, czy oni czasami nie przytłaczają zespołów z kolei i co, jak wygląda proaktywność tam w zespołach na przykład. Tak, my widzimy tych liderów, z którymi współpracujemy, ale to, że oni są tak widoczni, to na ile to właśnie kontruje do tego servant leadershipu i daje przestrzeń tym ludziom, którzy pracują w tych zespołach, bo tego nie widzę za bardzo. Ja myślę, że poruszyłeś jeszcze jeden aspekt, który jest z tym związany, a mianowicie hierarchia. Często tak naprawdę bycie servant liderem i te wszystkie rzeczy, o których tutaj mówiłem, będą bardzo skutecznie zabijane poprzez hierarchię. I tak naprawdę też pracując z ludźmi w Stanach, z pewnością zetknęliście się z różnymi kulturami. Nie wszyscy Amerykanie to tacy, powiedzmy, native Amerykanie wychodzący od Indian, tak? Tylko bardzo często są to ludzie napływowi z różnych krajów. I tak naprawdę, jak doskonale wiecie, oni w różny sposób też interpretują świat wokół siebie i tworzą tą kulturę, tak? Więc tak naprawdę dla niektórych hierarchia będzie niezwykle ważna, tak? Więc ktoś na przykład nie podskoczy powyżej szefa. Jak szef powie w lewo, to chociażby nie miał w 100% racji, to ten pracownik nie powie w prawo. Więc tak naprawdę tutaj jest zetknięcie dwóch światów, tak? Więc jasne, ja się zgadzam z tobą, Wojtek, że nie wszyscy tam mają to podejście, tak? Ale z drugiej strony, jeżeli tam faktycznie ktoś jest dorastał, tak, był w szkole, to będzie miał na pewno ten pierwiastek tej proaktywności i takiego bycia bold dużo bardziej rozwinięty niż my tutaj. I o to mi chodziło. Ja ich oczywiście nie gloryfikuję. Nie wszyscy się nadają, to prawda. Nie wszyscy też to rozumieją. True. Ale generalnie oni mają dużo łatwiej, żeby to zaimplementować i wejść w to niż my. Po prostu. Jeszcze tylko komentarz do pytania Janka, tak? Ja się tu zgadzam z Agnieszką i zresztą Filip dzisiaj o tym mówił, tak? Też jak działa nasz mózg i ta energia, która tutaj jest wymagana po to, żeby coś zrobić i ta glukoza, która jest potrzebna, więc tak naprawdę często wydaje mi się, że to wynika z takiej wygody, tak? No dobra, przecież tak jest mi dobrze, po co ja to wszystko mam robić, tak naprawdę kosztuje mnie to wysiłek, po co się i tak dalej. Ja bym w tym kierunku szedł. Dzięki. Nie skomentuję. Okay, dziękujemy bardzo wam za komentarze. Maćku, dziękujemy za prezentację. Thank you.